Witam serdecznie w szybkiej, porannej serii vlogów, a wielbicielom dłuższych materiałów przypominam, że o 15 są właśnie dłuższe komentatory. Ach, nie ma farta, były prezydent Polski pan Lech Wałęsa w ciągu zaledwie kilku dni zaliczył 3 koncertowe, wizerunkowe wtopy. Najpierw Władimir Putin nie miał ochoty się z nim spotkać, żeby zostać połajanym przez byłego prezydenta i noblistę i doktora honoris causa. Potem ludzie generalnie źle przyjęli wycieczkę Lecha Wałęsy na pogrzeb w stroju, który zawierał koszulkę czy tam golf z napisem politycznym, marketingowym. No mówiąc krótko, strój Lecha Wałęsy na uroczystościach pogrzebowych świętej pamięci prezydenta Busha ludziom się nie spodobał. Zachowanie pana prezydenta co do zasady też. A teraz Lech Wałęsa przyrypał sprawę w sądzie ze swoim prawdopodobnie największym wrogiem, czyli Jarosławem Kaczyńskim. Będzie musiał go publicznie przeprosić oraz odwołać swoje kłamstwa w całym szeregu mediów. Między innymi takich bardzo mocno powiązanych właśnie z tą stroną barykady politycznej, która Lechowi Wałęsie sprzyja, czyli między innymi w Newsweeku, którego liberałowie kochają, a prawicowcy od PiSu nienawidzą, Gazeta.pl, która należy do korporacji Agora i jest jakby przedłużeniem, manifestacją słynnej Gazety Wyborczej, oraz w radiu Tok FM, która, jeśli dobrze pamiętam, też należy do korporacji Agora. Są to dość duże koszty, ale przede wszystkim sama konieczność odszczekania kłamstw i przeproszenia dla wielu ludzi jest po prostu bardzo, bardzo trudna. Lech Wałęsa wygrał w tym zakresie, że nie musi płacić zadośćuczynienia, bodajże 30 000 złotych, które pan Kaczyński domagał się na cele społeczne, pozostanie w kieszeni pana Lecha Wałęsy, ale nie ma to moim zdaniem większego znaczenia. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że wiem z własnego doświadczenia, ponieważ na mój temat wiele ludzi kilkoro ludzi swego czasu publicznie kłamało, no i doczekało się spraw sądowych i jakby to ładnie powiedzieć, w większości nie mają oni żadnego problemu, żeby zapłacić nawet bardzo duże pieniądze, byleby sprawa się rozeszła po kościach, ale przepraszać i odwoływać kłamstw to nie mają zamiaru, także jestem przekonany, że Lech Wałęsa też wolałby zapłacić, niż musieć pana Jarosława Kaczyńskiego przepraszać. Druga rzecz jest taka, że wykupienie ogłoszeń w tak dużych mediach, zwłaszcza jeżeli pan Wałęsa nie dostanie zniżki, to prawdopodobnie wielokrotnie będzie przekraczało kwotę 30 000 złotych, więc generalnie i tak będzie musiał wydać pieniądze, a do tego jeszcze zwolennicy Lecha Wałęsy dowiedzą się, że kłamał. No, chyba że sąd wyższej instancji wyrok uchyli, no bo tutaj pełnomocnik pana Wałęsy już zapowiedział na Twitterze, że będzie apelacja do sądu wyższej instancji, ale nie oszukujmy się. Wszyscy słyszeliśmy, jakie to zeznania Lech Wałęsa przed sądem składał. To było transmitowane na żywo. No i jakby to ładnie powiedzieć, nie chce mi się wierzyć w to, że jakikolwiek sędzia, który nie chce narazić się na totalne ośmieszenie, mógłby wziąć stronę pana Lecha Wałęsy, czyli uznać, że pan Lech Wałęsa mówi prawdę. O tym za chwilkę jeszcze sobie będziemy rozmawiać, ale teraz takim tytułem poprawienie nam wszystkim humoru. Słuchajcie, jeżeli linia orzecznicza tegoż sądu okręgowego w Gdańsku się utrzyma, to wolno nam nazywać polityków ludźmi chorymi psychicznie, bandą ludzi szalonych, inne tego typu rzeczy, ponieważ, i tutaj jest cytat z Wirtualnej Polski, link do artykułu znajduje się w opisie, sąd oddalił powództwo w zakresie wypowiedzi dotyczącej sprawy TW Bolka i sugerowania choroby psychicznej. Czyli skoro powództwo w zakresie sugerowania choroby psychicznej zostało oddalone, to zdaniem Sądu Okręgowego w Gdańsku wolno sugerować, że politycy są chorzy psychicznie.
I tutaj bardzo, ponieważ zdaniem tego sądu, tutaj za chwilkę wam przyznam dokładnie, dokładnie co tutaj jest napisane, to mieści się w granicach dysputy politycznej, czyli generalnie, gdybyś sobie wziął jakiegoś człowieka takiego normalnego, w sensie nie będącego politykiem i powiedział, ty wariacie, ty jesteś chory psychicznie, ty w ogóle idź się leczyć, ty do tworku, ty jesteś taki, ślaki, owaki, no to go pomówiłeś, no bo on nie jest wariatem i może czuć się przez to skrzywdzony, że jego dobre osobiste zostały naruszone, bo nazwałeś go osobą chorą, chorą psychicznie, a on chory psychicznie nie jest i, że, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj byś odpowiadał, prawda? A w przypadku polityka nie. Polityków zgodnie z tym, co uważa sąd okręgowy w Gdańsku, można publicznie nazywać wariatem. Tak, tutaj no powiem wam szczerze, że mnie to cieszy, bo oczywiście większość polityków nie ma orzeczonych żadnych chorób psychicznych, nie leczy się też psychicznie, natomiast mam wrażenie, tak jak ich słucham, patrzę na to, co oni robią, to, że oni jednak coś z tym umysłem nie do końca poukładane mają i powiem wam szczerze, że chyba uważam za ludzi takich, przynajmniej w przypadku niektórych polityków uważam, że nie jeden chory psychicznie i to taki, który uczęszcza na leczenie, jest dużo bardziej stabilny niż nie jeden polityk. No bo jak można uznać, że ktoś nie jest, za przeproszeniem, wariatem, jak jednego dnia mówi, że zmiana szyldów partyjnych to jest korupcja polityczna, to jest zdrada, to jest w ogóle największe zło, jaka może być, a za chwilę sam zmienia szyld partyjny i mówi, że to jest demokracja. To albo jest skończonym hipokrytą, albo jest właśnie człowiekiem, który ma jakieś zwielokrotnienie jaźni. Jedna jaźń uważa, że tak, druga tak, trzecia tak. No, biorąc pod uwagę, że oni te brednie swoje opowiadają bez zmrużenia okiem, no to właśnie albo psychopaci, albo ludzie z wielokrotną świadomością, potocznie się mówi, że z rozdwojeniem jaźni, nie? No właśnie, także to generalnie, jako powiedziałbym komentator, przyjmuję z zadowoleniem. Mam nadzieję, że, bo w Polsce nie ma prawa precedensu niestety, ale jeśli ta linia orzecznicza by się utrzymała, zwłaszcza, że pani sędzia się powoływała na wyroki sądów europejskich, jeśli dobrze pamiętam, czyli taka dość mocna tutaj jest, jakby podstawa praktyczna, tak bym to powiedział, właśnie taka liniowo orzecznicza, gdyby się z tego zrobiła taka linia orzecznicza, no to super. To super, bo rzeczywiście ja oczywiście nigdy nikogo nie chcę obrazić i staram się nie mówić słów typu wariat, świr, nawet w stosunku do ludzi, którzy robią kompletne kretynizmy, na przykład polecają kredyty w obcej walucie, albo nie wiem, nie umieją przelać pieniędzy na właściwe konto i przedtem tracą przez to subwencje rządowe i inne tego typu, no staram się nigdy nie obrażać. No ale ci ludzie robią takie strasznie szalone rzeczy, że czasem się wymsknie. W związku z tym, skoro nawet nie czasem się wymsknie i potem się gryzę język, przepraszam i tak dalej, to zwykłym ludziom też się może wymknąć, więc tutaj dobrze. Wygląda na to, że wolno nam. I teraz wracamy do pana eksprezydenta Lecha Wałęsy. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, bo ja się zawsze staram być obiektywny. Zawsze staram się mówić, jak jest. I pamiętacie, jaka była nagonka na panią sędzię, przewodniczącą składu sędziowskiego, która prowadziła sprawę właśnie Lech Wałęsa versus pan Jarosław Kaczyński, w zasadzie Jarosław Kaczyński versus Lech Wałęsa. Tam jej wyciągnięto, że kiedyś chodziła, że brała udział w jakimś zgromadzeniu publicznym właśnie z taką koszulką, z taką grafiką bardzo przypominającą tą, w jakiej pan były prezydent Wałęsa sobie skoczył na pogrzeb. Tylko że pan Wałęsa miał taką bardziej ciemniejszą, a ta pani miała taką bardziej jaśniejszą. I sugerowano jej, że przez to będzie osobą stronniczą, że wyda niesprawiedliwy wyrok. Moim zdaniem
Wyrok jest bardzo korzystny dla pana Jarosława Kaczyńskiego i pośrednio też świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, bo tam przez szarganie nie opinii jednego brata też jest szargana pamięć drugiego brata. Także słuchajcie, no widzicie, wyrok moim zdaniem jak najbardziej uczciwy, sprawiedliwy, nawet salomonowy bym powiedział, bo te pieniądze, mówię wam z własnego doświadczenia, jak się pozywa kogoś, żeby odwołał kłamstwa, to te pieniądze, które się tam chce, są tylko na zasadzie takiej, żeby koleś to odczuł. Żeby nie było, że on cię musi przeprosić, więc cię przeprasza, a na drugi dzień znowu kłamie na twój temat, bo jest człowiekiem bez honoru, więc i tak kłamie. No nie o pieniądze ludziom chodzi, którzy na ochronę dóbr osobistych zakładają sprawy cywilne. Także moim zdaniem pan Kaczyński jest bardzo zadowolony. Jestem przekonany, że on się też będzie odwoływał. No bo skoro jedna strona zapowiedziała odwołanie się, to druga też powinna z takiej ostrożności procesowej. Natomiast i na przykład żądać tych 300 tysięcy, żądać większych tam, żądać może również przeprosić za tego wariata, oby z wariatem się nie udało. Mówię szczerze, tak jako po prostu, bo ja zawsze jestem po stronie Polski, Polaków, uważam, że my Polacy, dopóki nasza klasa polityczna nie zmądrzeje, nie wydorośleje, nie pójdzie się leczyć, to powinniśmy mieć prawo co jakiś czas im zasugerować, żeby się leczyć pójść powinni. Tak osobiście uważam, także kochani moi, tutaj, dobra, najpierw może sobie przeczytać, tak, w jakim sądzie to już było, to mówiłem, jakie, o co tam chodziło, o w ogóle najpierw treść ogłoszenia, jakie musi pan Lech Wałęsa na swój koszt, bardzo ważne, na swój koszt wygłosić. Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 roku do maja 2017 roku sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław Kaczyński, mając świadomość nieodpowiednich pogodowych panujących podczas lotu polskiej delegacji do Smoleńska, to chyba brakuje słowo warunków, ale ja nie śmiem krytykować sądu, proszę mnie nie zabijać! Podczas lotu polskiej delegacji do Smoleńska wydał polecenie nakazania lądowania samolotu, czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, a swoimi późniejszymi działaniami zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności za katastrofę smoleńską na inne osoby. Tymi słowami naruszyłem dobre imię i godność osobistą Jarosława Kaczyńskiego, Lech Wałęsa. Tutaj jest też bardzo ciekawa kwestia do komentowania, bowiem wydaje mi się, że tego typu, nazwijmy to zarzuty, opinie czy nawet twierdzenia, to słyszałem w wielu miejscach, nawet na niektórych portalach i to nie podawanych jako spiskowe teorie. Można nawet powiedzieć, że to było takie common przeświadczenie, takie common knowledge nieoparte na źródłach. To jest, zobaczcie, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo jestem przekonany, że pan Jarosław, że pan Lech Wałęsa sobie tego nie wymyślił. Generalnie ludzie tak gadali, nie? O, właśnie. Ludzie tak gadali, że, bo to było logiczne, nie? Że kurczę, że skoro był ten ostatni dnia rozmowa tuż przed katastrofą między braćmi Kaczyńskimi, że skoro pan Jarosław Kaczyński był taki specyficzny, skoro pan Lech Kaczyński był taki specyficzny, to było logiczne, że takie polecenie zostało wydane, nie? No właśnie, logiczne, ale to jest to, co ja wam wiele razy powtarzam. To, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. A wiele ludzi powszechniało tą informację jako pewną, prawdziwą, bo jakby bazując tylko i wyłącznie na logice. A jeszcze raz mówię, to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Na przykład, to, że mam czerwoną koszulkę, to logiczne jest, że mam również na przykład jakieś fajne czerwone spodnie pod kolor, a nie, bo na przykład może w ogóle, nie wiem, mieć granatowe, cokolwiek. No wiadomo, o co chodzi, nie? Jest wiele logicznych, ale nieprawdziwych rzeczy. Także to jest ciekawe, to jest taka przestroga dla nas wszystkich, żeby nie rozpowiadać rzeczy, co do których nie wiemy na pewno, czy są prawdziwe. I to jest też, sorry, że tutaj wtrącę troszeczkę prywaty,
ale to jest kolejny raz, chciałbym do was zaapelować, żebyście się sprzeciwili tak zwanemu Akta 2.0. Ponieważ, no ja wam bardzo dużo rzeczy mówię w swoich vlogach, prawda? Ja sobie tego nie wymyślam, ja się opieram na źródłach, prawda? Pokazuję konkretne, twarde źródło. Lech Wałęsa, jak był przesłuchiwany przed sądem, to sąd go się spytał, a skąd pan to wie? Prawda? I Lech Wałęsa, gdyby powiedział, a ja to wiem, bo się opierałem na przykład na Newsweeku, bo Newsweek napisał taki artykuł, ja po prostu cytowałem Newsweeka, no to jestem przekonany, że Lech Wałęsa by się wybronił. A Newsweek miałby przechlapany, w tym sensie, że Newsweek by został spytany. Newsweeku, a skąd ty to wiesz? I tak w końcu by doszli do źródła pierwotnego, prawda? No ponieważ Lech Wałęsa opierał się na tak zwanej common, nie? Że common knowledge, to wszyscy to wiedzą, wszyscy tak gadają, nikt nie wie od kogo to wyszło, prawda? No to wpadł, wtopił, prawda? I właśnie dlatego dla mnie jest bardzo ważne to, że mogę podawać linki. Że ja mówię wprost, że tutaj w tej chwili przeczytałem to oświadczenie sądu z artykułu na rp.pl pod tytułem wyrok w sprawie Jarosław Kaczyński Lech Wałęsa, link daję w opisie, już proszę wiadomo. Jeżeli na przykład jest inne treść tego oświadczenia, które pan Lech Wałęsa będzie musiał wygłosić, to nie moja wina. Tylko ktoś inny się pomylił, a ja zacytowałem szanowane źródło, które się pomyliło, prawda? Dlatego właśnie to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby móc powoływać się, żeby móc cytować, żeby móc podawać linki. A niestety tak zwane Akta 2.0 odbiera nam tą możliwość poprzez tak zwany podatek od linków. Przeczytajcie sobie, obejrzyjcie sobie moje vlogi na ten temat, wpiszcie komentarze, jest ich bardzo dużo. Wystarczy, że wpiszecie sobie Akta 2.0 i wideoprezentacja albo Ator, wyskoczy wam cała masa tych filmików. Bardzo mocno was zachęcam, żebyście się sprzeciwiali, ponieważ no ja nie jestem na tyle odważny, żeby kręcić swoje vlogi dalej, gdy nie będę mógł cytować. Bo z jednej strony trolle, hejterzy, a wiadomo, że na polskim YouTubie są nawet ludzie, moim zdaniem, opłacani przez różne, nazwijmy to, instytucje. Bo jak ktoś ma 500 tysięcy wyświetleń miesięcznie, a ma studio telewizyjne, które kosztuje kilkanaście tysięcy, to moim skromnym zdaniem coś jest nie tak. Skąd ma pieniądze? Dziwne, prawda? I funkcjonuje od lat, ale nieważne. To z jednej strony się na mnie rzucą ci tacy ludzie, którzy chcą zakłamać rzeczywistość, że ty kłamiesz, bo to jest niewiarygodne, co mówisz. No bo ja często mówię rzeczy naprawdę ciężkie do uwierzenia, dlatego muszę się podeprzeć, że no wiem, to jest trudne do uwierzenia, ale ja sobie tego nie wymyślam, proszę bardzo, to takie medium o tym napisało, takie, ja nie tworzę faktów, ja je tylko komentuję, prawda? No właśnie, a z drugiej strony, no potem muszę mieć możliwość, gdyby ktoś miał do mnie jakieś pretensje, no ale przecież o wielu ludziach mówię rzeczy, które tym ludziom się nie podobają, bo ja mówię jak jest, mówię prawdę w oczy, prawda? To muszę móc powiedzieć, że proszę pana, ja... Komentarz jest mój, ale fakty to jest zawsze problem. Z tego medium. Muszę mieć prawo cytowania. Także, kochani moi, no albo będę musiał zmienić całkowicie content, albo będę miał trochę przesrane, nie? Także, no właśnie. Także ja oczywiście mogę sobie zmienić content i będę nawet jeszcze większe pieniądze zarabiał, jak sobie zmienię content. Ale dla mnie wolność jest ważniejsza od pieniędzy, dlatego tak właśnie sugeruję. Sugeruję bardzo, bardzo, bardzo mocno, żeby ten sprzeciw wobec Akta 2.0 wyrazić. To dotyczy wielu twórców. Nie tylko takich jak ja, bo na przykład niektórzy twórcy biorą sobie fragmenty innych materiałów na mocy prawa cytatu. To wszystko się skończy. Dobra, ale wracamy do pana Wałęsy. Przepraszam za te wtrącenie. Także takie tutaj oświadczenie. Sędzia, która w moich oczach bardzo mocno zyskała, nie ukrywam, uważam, że wyrok jest bardzo spoko i osobiście uważam, że to jest moja prywatna opinia, ale pozytywna o pani sędzi Weronika Klawon się nazywa. Na nią wylano wiadro pomyj. Ja nie wylewałem. Siedziałem cicho. Właśnie za to, że ją tam gdzieś znaleziono w tej koszulce z tym napisem Konstytucja, która wiadomo jest symbolem politycznym w tym momencie.
No i także jestem pewny, że ta pani sędzia nie jest zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest zwolennikiem pana Kaczyńskiego. Jestem tego przekonany. A mimo wszystko wydała wyrok zdecydowanie na korzyść Prawa i Sprawiedliwości i na korzyść pana Kaczyńskiego. To jest właśnie niezawisłość sędziowska. To jest właśnie ten obiektywizm, o którym wam wiele razy mówię. To jest coś, na co ja się staram zwrócić uwagę i coś, z czym się staram kierować w swoich materiałach. Że ja nawet jakoś nie lubię, a ktoś zrobi dobrze, to jestem w stanie powiedzieć, ten człowiek zrobił dobrze. Podoba mi się jego postawa, podoba mi się to, co on zrobił. Co z tego, że ja go nie lubię? A jak kogoś lubię, a coś schrzani, to też jestem w stanie powiedzieć, no to jest schrzanione, tak nie można. To jest zła decyzja polityczna. I jestem przekonany, że tutaj właśnie się pani sędzia tym wykazała i to jest prawdziwa niezawisłość sędziowska. I to jest prawdziwy obiektywizm. Są nawet zasady obiektywizmu wymienione, także ci wszyscy, którzy wam mówią, że obiektywizm nie istnieje, to są po prostu ludzie, którzy nie umieją się wznieść poza takie prywatne animozje. Bo to, że ty masz jakieś swoje prywatne opinie, to wcale nie znaczy, że nie możesz być bezstronny. Skończyłem, także właśnie tutaj daj propsy dla, jak to mówi młodzież, dla pani sędzi Weroniki Klawon. Bardzo dobry wyrok, moim zdaniem bardzo dobry. I ona bardzo mądrze powiedziała w uzasadnieniu. Pani sędzia. A nie mówi się sędzina, bo sędzina to jest żona sędziego. To tak zapamiętajcie. Wolność słowa i debaty publicznej to jeden z fundamentów demokratycznego państwa. Bez wolności słowa nie ma demokracji. Ma rację. Ale wolność słowa nie ma charakteru absolutnego. Są granice. Ona to mówiła, to tak się przejęzyczyła. W sensie ma swoje granice, pewnie o to chodziło. Jedną z nich jest obrona godności, a rolą sądu było wyznaczenie tej granicy. No ja się tu zgadzam. To jest, słuchajcie, to jest tak jak przy każdej wolności. Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Ja to zawsze tak brutalnie tłumaczę, że wolność jednego człowieka do machania łapami kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność policzka drugiego człowieka do niebycia obitym, nie? Czyli mówiąc krótko, masz prawo robić co chcesz, jesteś wolnym człowiekiem, ale nie wolno ci wyjść na ulicę i kogoś zacząć napierdzielać, bo ty masz wolność i możesz robić co chcesz, nie? To jest oczywiste, tak? Możesz sobie słuchać muzyki, bo jesteś wolnym człowiekiem, ale jak będziesz to robił o 4 rano, gdy wszyscy inni chcą spać i pobudzisz całe osiedle, to się nie dziw, że będziesz ponosił konsekwencje, prawda? No właśnie, tak samo tutaj. Możesz mówić co chcesz, ale jak będziesz kłamał na czyjś temat, albo jak będziesz kogoś wyzywał, no to poniesiesz konsekwencje i tyle. Także moim zdaniem ma rację. Lech Wałęsa swoimi słowami granice wolności słowa nawet w debacie politycznej przekroczył. I tutaj, tu się nie zgadzam z panią sędzią. Ponieważ ja uważam, że w debacie politycznej powinny być wyższe standardy, a nie niższe. Takie zdanie, że przekroczył granice wolności słowa nawet w debacie politycznej, oznacza, że w debacie politycznej wolno więcej. Czyli, że wolno kłamać, ale nie aż tak. Wolno wyzywać, ale nie aż tak. Ludzie, jak ja byłem mały, okej, to było dawno temu, jestem strasznie stary, ale kurde, dinozaury jeszcze nie łaziły. Jak ja byłem mały, to słowo język parlamentarny oznaczał język wysoki, język pełen szacunku, język taki pełen taki quasi szlachecki, nie? A teraz niższy rynsztokowy. Kolesie spod budki z piwem często nie odstawiają takich jazd, jak odstawiają nasi politycy. Generalnie jest to banda jełopów, którzy kłamią w żywe oczy. I w dodatku jeszcze obrażają naszą inteligencję albo udowadniają, że sami są ludźmi mało inteligentnymi, bo kłamią tak ordynarnie, tak bezczelnie, że wszyscy wiedzą, że oni łżą. To powinny być standardy polityczne. Przepraszam, jak na przykład ja mam wytłumaczyć swojemu hipotetycznemu dziecku, że nie wolno kłamać? Jak hipotetyczne dziecko zaraz mi wyskoczy: tato, tato, ale sam mówisz, że ci wszyscy ludzie w telewizji to są podli kłamcy. Nawet ich wypunktowujesz. Tu kłamał, tu kłamał, tu kłamał, tu kłamał. I jest premierem, ministrem, prezydentem, posłem. To jak nie wolno kłamać, jak kłamstwo jest drogą do kariery? I to jest logiczny wniosek. Także, droga pani sędzio, ja wiem, że to nie jest pani wina.
Ja wiem, że tak się utarło, ale uważam, że my jako społeczeństwo powinniśmy wymagać od polityków wyższych standardów. Czyli tym bardziej polityk powinien beknąć za gadanie o kimś bez dowodów. Bo potem zwykli ludzie no biorą z nich przykład, po prostu. Więc oni powinni zachowywać wyższe standardy, a nie niższe. Tu się z panią sędzią nie zgadzam. Natomiast to jest kwestia bardziej światopoglądowa niż kwestia wyroku, prawda? Wiemy, że nie poznał treści ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich, zaznaczyła sędzia Klawon. No właśnie, no nie poznał, bo sam pan Wałęsa się przyznał, że nie poznał treści tej rozmowy i tyle. Wyrok jest nieprawomocny, współpracownik Lecha Wałęsy, przepraszam, prostuję, nie pełnomocnik, tylko współpracownik Lecha Wałęsy na Twitterze już zapowiedział, że były prezydent odwoła się do Trybunału w Strasburgu? Ludzie, piszcie w komentarzach, bo może coś się zmieniło od czasu, gdy ja kończyłem studia, ale za czasów, gdy ja kończyłem, zwłaszcza do tych moich widzów, którzy są prawnikami, piszcie, cholera, nagrywam to dla was późno w nocy, nie mam telefonu, żeby wam pokazać, ale uwierzcie mi, że jest kurde późno w nocy, o mam, proszę bardzo, nagrywam to o godzinie 1:50, może przy okazji pada śnieg, może wiecie, może mi już mózg stanął, ale za moich czasów, żeby się odwołać do Trybunału w Strasburgu, to trzeba było przejść pełną ścieżkę w kraju. A jak wyrok jest nieprawomocny, to przysługuje jeszcze od niego odwołanie do sądu wyższej instancji w Polsce. W związku z tym to nie jest, na 100% nie jest tak, że już cała ścieżka została, już przeszła. Także ja nie wiem, o co tutaj kaman. Albo ja nie znam prawa? Albo doktor nauk wszelkich? Aż się boję coś takiego zasugerować. Także piszcie, może mi po prostu padło na mózg. Bardzo możliwe, jest druga rano, jestem dość zmęczony, bo ostatnio bardzo ciężko pracuję. Nie sypiam po 2-3 godziny dziennie. Już jest któryś miesiąc, więc już wycieńczenie organizmu swoje robi. Może mi padło na umysł, ale moim zdaniem to jest jeszcze za wcześnie na Strasburg. Poza tym, gdyby Strasburg uznał prawo do szkalowania innych osób, no to by było bardzo ciekawe. Na pewno by się ucieszyły wszystkie trole internetowe i na pewno wtedy byłby taki wysyp różnych informacji, na przykład, że sędziowie Trybunału w Strasburgu to są na przykład reptilianie, albo że składają dzieci w ofierze, albo że piją ludzką krew, no bo generalnie zobaczcie, że to tak pomijając to, że naprawdę pewnie sporo z was jest przekonanych, że pan Kaczyński rzeczywiście zrobił to, o co pan Wałęsa go oskarżył, ale pomińmy to, tak? Przecież to jest oskarżenie najwyższej wody. To jest oskarżenie o to, i to publiczne, że de facto zabił swojego brata. Że zrobił coś, co bezpośrednio i bardzo, bardzo szybko doprowadziło do śmierci brata bliźniaka. Bliźniacy są ze sobą niesamowicie wręcz zżyci. Niesamowicie. Oni czasem mają w ogóle problemy potem w dorosłym życiu. No tam są już żony, mężowie, zależy od płci, dzieci, własne rodziny. Oni nadal mają taką czasem nawet niezdrową tą więź. Bliźniactwo, różne tam akcje odchodzą z bliźniactwem. To z jednej strony to jest straszliwe cierpienie dla takiego pana Kaczyńskiego, zakładając, że to jest nieprawda, a nieudowodnione, że to jest prawda. A z drugiej strony to jest straszliwe pomówienie. No, jak ty byś... W tym sensie, że ludzie mają bardzo niskie zdanie o ludziach, którzy robią takie rzeczy, tak? Kurde, zabił własnego brata. Więc to jest straszliwe pomówienie. Więc skoro można bezkarnie pomawiać, w tym wypadku kłamać o takie rzeczy, no to już można wszystko, tak? Orzeź niewiniątek, inne tego typu rzeczy. Więc bardzo bym się zdziwił, gdyby Trybunał w Strasburgu wydał inny wyrok. Bardzo, bardzo bym się zdziwił. A jeszcze może wpis na Facebooku, za który cała ta sprawa poszła do sądu. Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej. W dniu 10 kwietnia 2010 roku napisał na Facebooku Wałęsa. I o to wszystko poszło, czy słuchajcie, nawet nie chodzi tylko, że tu było pomówienie o śmierć brata, ale wręcz
zabicie całej masy ludzi. Przecież tam masa ludzi zginęła. Także wybitne świństwo moim zdaniem. No i tyle. Aha, no i tak, teraz będą przeprosinki. Te przeprosinki, jak ten wyrok stanie się prawomocny, no bo on się uprawomocni. No bo, jakby to ładnie powiedzieć, w momencie, w którym pan Wałęsa od razu pójdzie z tym do Strasburga, czyli nie zrobi odwołania do polskiego sądu, w ciągu tam nie pamiętam ile jest czasu na napisanie odwołania od wyroku do wyższej instancji, dawno tego nie robiłem, ale to można sprawdzić, tu się zawsze sprawdza takie rzeczy, 14 chyba. To jak tego nie zrobi w terminie, no to mu się wyrok uprawomocni i tyle. A potem można robić wykonania zastępcze, różne ciekawe rzeczy. Oczywiście to bardzo długo trwa. A tak swoją drogą przy okazji, zobaczcie, jak znowu widać, że władza jednak ma przywileje, bo jak normalny człowiek zostanie oszkalowany, to procesy trwają po 5, po 8, po 10 lat, a tu proszę bardzo, niedawno była rozprawa, teraz od razu wyrok po pierwszej rozprawie, jak to szybciutko leci, prawda, jak to dotyczy ludzi ze świecznika. A zwykły człowiek czeka sobie czasami dekadę, jak wszyscy zapomną, jak już nikogo nie będzie obchodziło. Także pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie miłego coś w komentarzu. Oglądajcie vlogi od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!